Ze mną Stanisław Makowiejew, zawodnik drużyny gości. Gratuluję za tą walkę. Niestety nie udało się zwyciężyć, chociaż do ostatnich minut nie było wiadomo, kto zwycięży, a wszystko rozstrzygnęło się dopiero w karnych. Graliśmy falami w tym spotkaniu i jakoś weszliśmy całkiem dobrze może w ten mecz. Było wokół remisu. Mieliśmy swoją szansę, żeby odskoczyć w pierwszej połowie na kilka bramek. Jednak znów przydarzyły nam się błędy i Tarnów dostał wiatr w żagle. W naszej przewadze, kiedy my mieliśmy przewagę, oni zdobywali bramki i wypracowali kilka bramek przewagi, prowadząc do przerwy. No, w drugiej połowie powiększali tą przewagę. Nam się udało ją zniwelować, ale znowu mówię, gramy falami i niestety straciliśmy bramkę w ostatniej sekundzie praktycznie i karne też przegraliśmy. No, nie wiem, co więcej mogę powiedzieć. Patrząc na aspekt widowiska, to było niewątpliwie spotkanie na bardzo wysokim poziomie dla kibiców, szczególnie, którzy mogli przeżyć bardzo duże emocje. A zarówno jedna, jak i druga drużyna miały takie fale w tym spotkaniu. Może spotkanie mogło się podobać kibicom, ale my potrzebujemy punktów i chcieliśmy to wygrać. Więc jeżeli ktoś przyszedł i pooglądał to spotkanie i był zadowolony, to ma do tego prawo. My na pewno nie jesteśmy zadowoleni. Życzę powodzenia w kolejnych spotkaniach. Tyle, Stanisław Makowiejew.